Obliczymy sobie teraz objętość takiego prostopadłościanu, który został ustawiony z pewnej liczby sześciennych kostek. Tutaj mamy narysowane te kostki i wiemy, że są ustawione tak, żeby tworzyć prostopadłościan. No i mamy podane wymiary każdej takiej kostki. Wszystkie te kostki są takie same. No i wszystkie ich krawędzie są tej samej długości, jak to w sześciennych kostkach. Teraz narysuję może tutaj taką pojedynczą kostkę. Czyli mamy. Kostki i ich wymiary są takie, że każda z krawędzi ma długość 1 czwarta metra, czyli wysokość jest 1 czwarta metra, długość jest 1 czwarta metra i szerokość kostki też jest 1 czwarta metra. No i teraz, żeby obliczyć objętość tego prostopadłościanu, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że możemy obliczyć objętość jednej kostki, a następnie policzyć, ile tutaj jest takich kostek. No to zróbmy to w ten sposób. Obliczmy sobie najpierw objętość jednej kostki. Objętość jednej kostki to będzie 1 czwarta metra razy 1 czwarta metra razy 1 metra, dlatego że objętość to jest po prostu długość razy szerokość razy wysokość. No to 1 czwarta razy 1 czwarta razy 1 to będzie 1,64, metr razy metr razy metr to będzie metr sześcienny. Czyli objętość jednej kostki to jest 1.64 m3. No dobrze, a teraz ile jest tych kostek musimy obliczyć, żeby obliczyć objętość całego prostopadłościanu. No to tutaj tych kostek mamy ile w jednej warstwie tej górnej na przykład? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kostek to jest tylko ta górna warstwa. No to w dolnej warstwie musi być jeszcze kolejna ósemka. Czyli razem będziemy mieli 16 kostek. Czyli objętość całego prostopadłościanu, objętość całego prostopadłościanu, P jak prostopadłościan, to będzie 16 razy objętość pojedynczej kostki. Może tu napiszę, że to jest objętość kostki, razy objętość kostki. Czyli to będzie 16 razy 1,64 metra sześciennego. 1,64 metra sześciennego. Co da nam w wyniku? 16 1,64 to się skróci, zostanie nam po prostu 1/4 metra sześciennego. No i to jest to nasza objętość. No ale można to też zrobić inaczej. Bo moglibyśmy tutaj skorzystać z tej informacji, którą mamy o wymiarach tej kostki i obliczyć wymiary samego tego prostopadłościanu, korzystając z tego, że wiemy, że kostka ma szerokość 1 czwarta metra, widzimy, że szerokość całego prostopadłościanu tutaj ta szerokość będzie równa 12 metra, bo to będzie 2 razy 1 czwarta, może ja napiszę, to jest 2 razy 1 czwarta metra, to nam da jedną drugą metra. Dalej możemy sobie popatrzeć na długość tej krawędzi, ta krawędź składa się z czterech krawędzi takich kostek, czyli tutaj będziemy mieli. Ta krawędź to będzie 4 razy 1 czwarta metra, czyli długość tej krawędzi po prostu będzie 1 metr. No i jeszcze zostaje nam ta pionowa krawędź, czyli wysokość prostopadłościanu. No to tutaj znowu mamy 2 razy długość krawędzi kostki, czyli 2 razy 1 czwarta metra, co daje nam 1 drugą metra znowu. No i teraz objętość całego prostopadłościanu, to jest iloczyn długości jego krawędzi, które oznaczymy sobie na przykład to sobie oznaczymy jako a, czyli to będzie a, razy b to będzie b i pomnożone przez c. To oznaczmy jako c, razy c, czyli długość razy wysokość, razy szerokość. No i teraz wystarczy wstawić te liczby. a było równe 1 metr, b jest równe 1,2 metra. No a C jest równe, również 1 druga metra. No to po wymnożeniu mamy 1 razy 1 druga razy 1 druga, to jest 1 czwarta. Metr razy metr razy metr daje nam metr sześcienny, czyli jednostkę objętości i otrzymujemy dokładnie ten sam wynik, tak jak należało się tego spodziewać.